To jest podcast Wspólne Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy serdecznie. Witamy. I zapraszamy do kolejnego naszego odcinka. Pretekstem do dzisiejszej rozmowy jest książka Johna Fredericksona Kłamstwa, którymi żyjemy. Książka została wydana w 2017 roku, jednak jest tak poruszająca, że chciałobyśmy się podzielić i zachęcić Was, że w miarę możliwości, kto chce, może się z nią zapoznać, zwłaszcza jeżeli ktoś myśli o podjęciu psychoterapii własnej i nie wie, czy iść, czy nie iść, i tak zmaga się w tym lęku przed zmianą, ale też chęci na zmianę, to zachęca. Sam John Fredericksson to terapeuta z ponad 30-letnim stażem. Bywa w Polsce, jest chętnie zapraszany. Najczęściej kojarzony z krótkoterminowym podejściem psychodynamicznym, które też rozwija się w ostatnich latach i z sukcesem i powodzeniem jest coraz częściej opisywane też. Także myślę, że jeżeli będziecie zainteresowani, to też bardzo namawiam do sprawdzenia, jak to podejście funkcjonuje. Tak naprawdę ta książka zawiera w sobie bardzo dużo cytatów i przypisów. Dotyczy nie tylko psychoterapii jako takiej, ale według mnie jest też książką o miłości. O miłości, o życiu, o lękach, o wychodzeniu z lęków. Fredericksson uważa, że to rzeczywistość jest najbardziej wiarygodnym przewodnikiem dla nas. I pomimo, że tęsknimy za stałością, to ta rzeczywistość jest zmienna. I dlatego to, co leczące, to urealnienie. Fredericksson pisze tak. Jeśli wiedza jest pokarmem dla duszy, jak twierdził Platon, to zdrowiejemy, kiedy przyjmujemy do wiadomości rzeczywistość, którą wcześniej skutecznie negowaliśmy. W ten sposób pomnażamy naszą wiedzę. Żadne leki, zastrzyki, ani nawet elektrowstrząsy nie zastąpią żywej relacji, jaką może stać się terapia. Czasem pacjenci mają wyobrażenie, że terapeuta to ktoś, kto będzie pocieszał, kto będzie tak może towarzyszył w nieszczęściu i szukał sposobów na pocieszenie. I tak jak z tym towarzyszeniem mogę się zgodzić, bo czasem tak jest, że potrzebujemy towarzyszyć komuś w jego bólu, to nie chodzi o pocieszanie, tylko chodzi o to urealnienie się, o to przyjęcie rzeczywistości i sprawdzenie, co mogę zmienić, a czego nie mogę zmienić. Czyli wracamy do wątku poczucia wpływu i sprawstwa, o którym kilkakrotnie już wspominałyśmy w naszych odcinkach. Tak, pacjenci bardzo często balansują na granicy tego, co mogą tolerować, ale też chcemy, aby odbywało się to bez poczucia przytłoczenia. To rozróżnienie i to sprawdzenie, co mogę, ile mogę, też jest takim tematem w terapii. Zmierzenie się z własnymi ograniczeniami, co też bywa urealniające, bo czasem wydaje się nam, że jesteśmy omnipotentni albo niezastąpieni. I też przyjęcie własnych granic, że nie, czegoś nie mogę, czegoś nie dam rady i to jest w porządku, to znowu coś, co jest leczące. To też nawiązuje do fragmentu książki cytowanej już tutaj Guya Corney, Nieobecny ojciec, zagubiony syn. I on mówi tam o tym, że świadomość własnego cienia na zawsze niszczy poczucie perfekcji. Tak naprawdę nigdy nie będziemy idealni. Nie starczy nam życia, by zmienić w sobie wszystko to, czego nie lubimy. Myślę, że to, co zawiera się w tym zdaniu, ważna lekcja przejścia przez cień, to tolerancja. Odnosi się do Fredericksona również.
No. Frederikson pisze też dużo o mechanizmach obronnych. Mhm. Nie? To tak by mi troszkę nawiązałabym trochę do tego, co ty, Aniu, teraz przytoczyłaś. No, nie będziemy tutaj długiego wykładu robić o mechanizmach obronnych. W każdym razie powiemy tylko, że są to takie mechanizmy naszego umysłu, które służą adaptacji i przystosowaniu. One redukują lęki, ale nie rozwiązują sytuacji trudnych. I pozwalają nam przetrwać i przystosować się do tego, co jest w danym momencie ciężkie, ale potem, tak, teoretycznie powinny już przestać być użyteczne. No a kiedy zostają i ograniczają nas, no to to jest często znowu temat w terapii. Jednak o mechanizmach obronnych przepięknie, poetycko pisze Olga Tokarczuk w Biegunach. Jakby nie było, ze swojego bazowego wykształcenia Olga Tokarczuk jest psychologiem i pisze być może albo o swoim doświadczeniu, albo podobne doświadczenie przekazała jednej z bohaterek swojej książki. Pisze tak. Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki, zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie, pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi. Jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji, państwami bunkrów. Tak, dlatego niektórzy uważają, że nasze mechanizmy obronne to superbohaterowie naszego dzieciństwa. Mhm. I sam Frederikson również pisze o tym, że gdy występują w dzieciństwie jako taka reakcja adaptacyjna, są niezwykle potrzebne. Natomiast kiedy później stosujemy je bezwiednie w dorosłości, mogą być źródłem cierpienia. Tak, kiedy stają się już dysfunkcjonalne, a jednak są, bo nieświadomi jesteśmy do nich przywiązani, nie znamy innych sposobów radzenia sobie. No i często terapia to właśnie krok po kroczku rozbrajanie też tychże mechanizmów. Ale zanim za to się zabierzemy w terapii, no to też potrzebne jest wzmocnienie siebie. Takie wzmocnienie, nabranie sił i zaufania do samego siebie. I to mi z kolei przypomina taki termin, o którym ostatnio bardzo dużo się mówi, czyli rezyliencja. Słowo nie brzmi mi ładnie po polsku. Tak, ale raczej chodzi o prężność albo sprężystość. Tak, prężność, sprężystość, ale też taką odporność psychiczną. W psychologii tak możemy tłumaczyć. To taka kalka 1:1 z angielskiego, no nie brzmi za ładnie, ale tak się przyjęło już, mam wrażenie, w psychologii czy w psychotraumatologii. Chodzi o taką odporność, którą nabywamy także dzięki przetrwaniu trudnych doświadczeń. Tak, i też zdolność powrotu do równowagi. Tak, czyli doświadczenie kryzysu może być dla nas zasobem. To, tak że... Jak, tak? Tak jak mówiłyśmy chyba przy okazji jednej z rozmów, że to jest wrodzona zdolność. Zdrowienie, uzdrawianie. To, że przetrwaliśmy, to, że poradziliśmy sobie z czymś, też może sprawić, że będziemy mocniejsi. I ostatnio miałam okazję słyszeć w podcaście Dariusza Rosiaka raport o stanie świata, rozmowę z panią psychotraumatolog Małgorzatą Wosińską, która tak bardzo konkretnie mówi o rezyliencji właśnie, to tak wspominam, bo jakby ktoś chciał sobie pogłębić ten temat, ale też mówi o tym, że jest ona taką przeciwwagą dla zespołu stresu pourazowego, że to wcale tak nie jest, że po doświadczeniach trudnych i traumatycznych większość osób będzie miała PTSD, że właśnie jest na odwrót. Większość osób wykazuje się rezyliencją, co by potwierdzało to, co ty, Aniu, mówisz, że ta zdolność do regeneracji, ten potencjał jest wrodzony, jest nam dany i można ją wzmacniać, można do tego dążyć przez
choćby poczucie wpływu, realizowanie tego, co możemy, aby doświadczenie trudne było dla nas konstruktywnym zasobem. Tak, chciałabym tutaj też właśnie nawiązać do tego poprzez książkę Judith Wiorst, To, co musimy utracić. To jest książka bodajże z lat 70., ale nadal aktualna. Dopiero w 20 roku ukazała się nakładem wydawnictwa Zwierciadło. Zachęcam szczególnie te osoby, które są zainteresowane psychoterapią psychodynamiczną albo takim pogłębieniem zrozumienia, czym są straty w naszym życiu. W podtytule pojawia się to, co utracimy. Miłość, złudzenia, zależność, niemożliwe do spełnienia oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by móc wzrastać. I jest taki fragment. Zauważyłam, że bardzo niewiele z ludzkiej kondycji można zrozumieć w kategoriach albo-albo. I często tutaj o tym mówimy z Ulą. Przeciwnie, często odpowiedź na pytanie, czy dana rzecz, czy zjawisko jest tym lub tamtym, brzmi i tym, i tamtym. Bo przecież kochamy i nienawidzimy tę samą osobę. Bo przecież ten sam człowiek, na przykład ktoś taki jak my, może być zarówno dobry, jak i zły jednocześnie. Bo przecież mimo to, że kierują nami siły będące poza naszą kontrolą i których nie jesteśmy świadomi, jesteśmy równocześnie twórcami własnego losu. I dalej pisze, musimy zrezygnować z wielu rzeczy, by móc wzrastać, albowiem nie możemy głęboko pokochać człowieka, nie narażając się przy tym na cierpienie związane z utratą obiektu naszej miłości. I nie możemy stać się w pełni niezależnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi, związanymi z innymi ludźmi, nie tracąc czegoś, nie zostawiając czegoś za sobą i nie rezygnując świadomie z wielu rzeczy. I wydaje mi się, że ten fragment nawiązuje do Fredricksona, ponieważ on mówi o tym, że warto czasem pożegnać swoje złudzenia, żeby przywitać ten strumień życia, tą rzekę życia w nowy sposób, taki, który zezwala też na bycie tu i teraz, w swojej prawdzie, w swoich zasobach, ale też blisko swojego cienia. W pełnej odpowiedzialności za to, kim jesteśmy. Moje myśli tak idą też w stronę wzmacniania, że taka świadomość wzmacnia to, że widzimy, że coś jest i coś innego nie jest. I to może dawać takie poczucie spokoju. Jest taka książka pod tytułem Szczęśliwy mózg Ricka Hansona o odkryciach neuropsychologii do zmiany swojego życia, a właściwie do wzmacniania swojego życia. Autor poleca zanurzanie się w teraźniejszości, doświadczanie pięknych chwil, takie mocne i wyraźne, takie zamknięcie oczu i przeżycie jeszcze raz tego, co jest dla nas doświadczeniem budującym, radosnym, takim pięknym i dobrym. I dzięki temu nasz mózg się wzmacnia, czyli znowu jest większy potencjał do tej odporności psychicznej, do przeżywania strat, do radzenia sobie z kryzysami, do zyskania spokoju. Autor pięknie pisze, pięknie definiuje, czym jest spokój. Spokój to wszechogarniające poczucie harmonii i opanowania bez konieczności zmagania się z czymkolwiek. Możesz być świadom zagrożeń bądź wyzwań, ale w twojej głowie nie pojawia się pomysł, by uciekać lub walczyć, ani też strach czy złość. Poczucie wewnętrznego spokoju sprawia, że jesteś pokojowo nastawiony do innych. Spotykamy się wiosną, a zatem chciałabym zakończyć króciutkim wierszem cytowanej przez nas Krystyny Miłobędzkiej. Zakwitło ziemię konwalią, przeleciało ziemię szpakiem. Jaka ona pewna w drzewach, jaka ona zwinna w chmurach. Dziękuję ci, Ula. Dziękuję, Aniu. Dziękuję wam wszystkim. Dziękujemy. Do usłyszenia.